Witam Państwa serdecznie. Miał być dziś z nami doktor Stasek, ale najwyraźniej się spóźni. Już jestem, no jestem przecież. Czemu pan się spóźnił? Akurat w takim dniu. No właśnie ten, ten dzień mi przeszkodził, no dzień dziecka. Czemu? Panie, jakie kolejki? No no przejść nie mogłem. A którędy pan szedł? Na tu, tu, no ulicą Sterlinga. Koło szpitala imienia Rydygiera. A tam panie tłum, kolejka, wrzaski płacze. No co tam się dzieje? To pan nie wie przecież dzisiaj jest dzień dziecka. No jaki to ma związek ze szpitalem? Ano spory, bo tam jest okno życia. No i co w związku? No, dzień dziecka, to tłum się rodziców zebrał ze swoimi pociechami. No niech pan nie mówi, że wsadzali ich do okna życia. Wsadzali? Panie, dantejskie sceny tam siedziały. Wie pan, jak trudno do okna życia wepchnąć utytego piętnastolatka? Nie dość, że ciężki do bezwieśmaga i konsoli nie chciał bleść. Ci lekarze z drugiej strony nie nadążali ich odbierać. Ja tam lawirowałem między nimi, ale trudno było i nawet przez przypadek jakaś rodzina mnie próbowała wepchnąć do okna. Dobrze, że miałem paszport, to się wylegitymowałem już przy samej framudze. A na co panu paszport? Albo mam zamiar wziąć udział w międzynarodowym Zlocie akwarystów górskich i niezinnych w Bukareszcie. Będzie pan żyri? Nie, z... będę wodę do zbiorników nalewał. Zwęża? Nie gadów tam nie będzie. Czyli wiadrem pan będziesz nosił? E, w zasadzie chyba tak. Oświecił mnie pan. Się pan nanosisz, kręgosłup panu siądzie, na rękach pan sobie odcisków narobi, że jak z wiadra się wychlapie do gaci, to jeszcze zapalenie pęcherza pana dopadnie. Ej, yy, no. Chrzanić Bukareszt. Zostaje tutaj. Miło, ciepło, ciemno jak zwykle szczurem jedzie w tej pana piwnicy. Bo to polska piwnica z polskim ładem musi czymś walić. Ale czemu szczurem? No panie Stasku, no na ośmiorniczki mnie nie stać. Ale bardziej do akwarium pasują niż szczur. Panie Stasku, pan to jest normalny? Na co pchać szczura do akwarium z wodą? Nie wiem, ostatnio dziwnie się czuję. W zeszłym tygodniu żona wysłała mnie do psychiatry. No i? No i psychiatra mi powiedział, że nie mam żony. Mam wrażenie, że oni oboje coś knują. Weź pan tą zieloną pastylkę, popij pan i zaczynamy. O czym będzie dziś rozmowa? To pan będzie mówił. Dostałem mnóstwo maili i info na komunikatorach, żebym opowiedział o swoich największych błędach akwarystycznych. Ale jak ja zacznę opowiadać, to istnieje cień szansy, że mogę coś zatuszować, podkoloryzować i tak dalej. Dlatego to pan, panie Stasku, opowie o największych akwarystycznych wpadkach Mossarta. A z chęcią, bo byków ktoś pan nawalił jak pieczarek na łące, a te maile to były tylko dwa i to doby dwa ode mnie. I, i napisałem, coś mi pan kazał. Dobra, dobra, no. Nie wszyscy muszą wiedzieć. Oki do jak mówi mój szwagier, który służył w marynarce, bo na garnitur go stać nie było. Pamięta pan, jak zalewał pan jedno z pierwszych akwariów? No pamiętam. Zresztą nie tylko ja pamiętam. <grym> tak jest, domownicy również. Mossad dostał od kolegi akwarium. To akwarium stało parę lat na balkonie. Kiedyś tam coś w nim było nie wiem, myszy, albo kiszona kapusta to nieistotne. Ważne, że akwarium kilka zim spędziło na mrozie. Z wyglądu wydawało się całkiem spoko. Więc Mozart wziął je od kumpla, przytargał do domu, ustawił na przygotowanej wcześniej szafeczce i na następny dzień wziął się za gruntowne mycie tegoż zbiornika. Mył, szorował, pucował, skrobał i nawet huchał na szybki. I chemia na to szła, i środki naturalne, a i czary jakoweś odprawiał. A i tam czary, no z kilka formułek alchemicznych. Dobra, dobra, kilka. Niech panu będzie. W każdym razie, co trzeba przyznać, doprowadził akwarium do takiego stanu, że chyba lepiej nie wygląda nawet świeżo zakupione ze sklepu internetowego akwaria i słoiki oddziału w Warszawie. Lśniło jak psu... No, 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 pan się nie zapomina. Jasne, lśniło jak psu oczy, kiedy karma wraca. To znaczy? No, kiedy się zżyga, no. W każdym razie akwarium było piękne i wyglądało jak nówka. Jakieś 80 litrów na oko. No i wtedy, kiedy wszystko było już umyte i wyczyszczone, Mozart postanowił nalać do niego wody. Pamiętam. Lau, lau i lał. Nosił te wiaderka, nosił. Nalał do połowy i, i przednia szyba wypadła. No, byłem zdziwiony z lekka. Z lekka? Latał jak kot z pęcherzem, z pokoju do łazienki i z powrotem. Rzucał na glebę świętne ręczniki, co było pod ręką. Szmaty, gąbki i tym wszystkim ratował potop. I wodę wyciskał do wiaderka. Co ciekawe, szybciej latał z wiaderkiem do łazienki, niż wcześniej nalewał nim wodę. Tak czy siak, akwarium bez przedniej szyby mało już się nadawało do trzymania w nim ryb i roślin. Yy, dlatego pamiętajcie, dzieci. Próby szczelności przeprowadzamy zanim zaczniemy czyścić akwarium, nieodwrotnie. Innym razem Mossad już zmądrzał i kiedy kumple przywieźli jakieś 100 litrowe akwarium, żeby je sprawdzić, to ustawił je koło garażu, na trawniku. Cała grupa napełniła akwarium z węża. Pamiętajcie, z węża jest szybko i sprawnie. Grupa akwarystów ucieszyła się, kiedy akwarium napełniło się do końca, ale ich radość trwała dokładnie 30 sekund. Potem rozległ się trzask. Akwarium jakby lekko wstrząsnęło, po czym poziom wody zaczął gwałtownie opadać. Kiedy cała woda zniknęła pod nogami naszej dzielnej grupy z mostartem na czele, okazało się, że w akwarium pękło dno. Trawnik okazał się jednak niezupełnie płaską powierzchnią. Oj, tam noc jakiś mały kamyczek się napatoczył. Nawet go wśród trawy nie było widać. Widać nie było, ale dno akwarium pod ciężarem wody najwyraźniej kamyczka wyczuło i pieprzło w sposób spektakularny. Ale już nie zalałem mieszkania. Nie, tylko na połowie podjazdu pan błocka narobi. Ale to najwyraźniej lepsze błocko niż sfilcowany dywan w domu. Jaka stąd nauka dla naszych latorośli akwarystycznych? Yy, no, żeby akwarium zawsze stawiać na płaskiej powierzchni, najlepiej z czymś miękkim podłożonym pod dno albo ze styropianem, żeby obciążenie dna się równo obłożyło na całej powierzchni, i żeby nie wierzyć w dobrą wolę małych kamyczków. A teraz błądzik, z którego śmieje się już całe pokolenie młodych akwarystów. A nawet kiedy się to zdarzyło, został pan okrzyknięty akwarystycznym idiotą roku. Nic takiego sobie nie przypominam. Coś pan zmyśla. No to może przypomnimy sobie tą sytuację? Ktoś chciał się pozbyć akwarium razem z rybami. Ryby były różne. W akwarium nie było żwiru, tylko kilka kamieni i kawałek drewna ze sztuczną rośliną. Tą sztuczną rośliną był Anubias, który korzeniami oplatał kawałek drewna. Mossard jeszcze wtedy zupełnie nie znał się na roślinach i nie wiedział co to za kawałek zielska. Ale jak roślina sztuczna, to i nie ma co szukać po internetach. No to Mossard akwarium postawił, ryby tam powkładał, od siebie dodał żwirek, filtr i oświetlenie. No i wsadził tego sztucznego badziewia. Po jakimś czasie sztuczny Anubias zaczął pokrywać się glonem, co jest bardzo charakterystyczne dla... Anubiasów. Kiedy zielone kropki na liściach zaczęły Mosarta już denerwować, wyjął sztuczną roślinkę, wziął gąbkę i pościerał kropki glona z liści. I znów włożył roślinę do akwarium. Niefortunnie za kilka tygodni wysyp glonów się powtórzył. Tym razem Mosart postanowił użyć cięższej artylerii. Wziął mydło, ciepłą wodę i sztucznego badyla porządnie wyczyścił. Potem opłukał w wodzie i postawił na półce, żeby roślina trochę obciekła z wody. Czemu to zrobił? Nikt tego nie wie. No i Anubias obciekł. Niefortunnie Mozart coś tam w zbiorniku posadził i zupełnie zapomniał o anubiasie na kawałku drewna pozostawionym w łazience. Kiedy po kilku dniach sobie o nim przypomniał i postanowił go ponownie wsadzić do akwarium, poszedł do łazienki i wtedy się okazało, że sztuczny Anubias usechł. Jego zdziwienie było tak duże, że do tej pory ma lekko opadłą wargę. No co, no naprawdę myślałem, że jest sztuczny. Ma takie twarde i plastikowate liście. Pamiętajcie, dzieci, nie każda roślina, która wydaje się sztuczna, jest sztuczna. Dlatego lepiej najpierw dokładnie sprawdzić, zanim ją wyparzycie we wrzątku. No to teraz ostatni błądzik, który mógł skończyć się tragicznie. Kiedy mostard wymyślił sobie, że zrobi sam oświetlenie do akwarium, które dostał od kolegi. No ja nie zrobię samoświetlenia, oświetlenia? Nie zrobię? Pewnie, że zrobię. I zrobił. Kupił cztery halogeny do kinkietów, przyciął dwie grubsze deseczki, wywiercił w nich po dwa otwory i wsadził w nie halogeny. Potem przylutował do nich kable i podpiął całość do elektryki. Potem położył na akwarium szybę, na dwóch brzegach szyby położył po trzy drewniane klocki, jeden na drugim, i na tych chyboczących się klockach położył zbudowane przez siebie z desek i czterech halogenów belki oświetleniowe. Halogeny zwisały może pół centymetra nad szkłem. Belki okazały się rewelacyjnym pomysłem. Halogeny dawały dobre światło i rośliny ładnie rosły. Niefortunnie Mosarz zapomniał, że halogeny się cholernie nagrzewają. A do czego prowadzi wysoka temperatura i drewno? No, do czego? Do imprezy rodzinnej, podczas której jedna z rzeczonych belek stanęła w płomieniach. Pamiętam, to była huczna impreza. <laughs> huczna, i nikt się nie spodziewał zimnych ogni. No te akurat były raczej gorące i kopcące. Dobrze, że rodzina dała radę to ugasić, bo w tym czasie Mozart leżał na dywanie po omdleniu, jakiego doznał. Nigdy więcej nie powstała już taka prowizorka oświetleniowa, a straż pożarna przyjechała do niego tylko raz. Tak, przypalił się tłuszcz w piekarniku i trochę dymu powstało. To sąsiad zadzwonił po straż pożarną, zamiast przyjść i się zorientować, co się dzieje. Mam nadzieję, że się pan zemścił. No jak? Ja? Ja mściwy nie jestem. Cóż, no napomknąłem osiedlowemu monitoringowi w postaci babci emerytek, przesiadujących cały dzień na ławce, że sąsiad zdradza żonę, ale co to za zemsta? No, zdrady już teraz tak bardzo ludzi nie poruszają. No, może i nie, ale jak im powiedziałem, że zdradza żonę z czarnym studentem z drugiego bloku, to wydawały się poruszone. Ale co to za zemsta? Ale teraz już wszystko dobrze. Dobrze, tylko sąsiad przestał mi się kłaniać. Ale panie Stasku, chyba. Wyczerpaliśmy już temat akwarystycznych błędów MOSARTA. Innych błędów nie będziemy poruszać, bo za dużo tego się nazbierało. No, też tak myślę. To pożegnajmy się ładnie. Dobranoc. Dobranoc. A wspomni Pan coś o zbiórce pieniędzy na nową kamerę? Nie. To dobranoc.